jestem na wystawie Michała Ignara. Jak widzicie z filmu, a może nie mówię, w większości tutaj są męskie akty. Tutaj mam takiego chłopaka. Wydaje mi się, raczej jestem pewien, że też jest jednym z modeli Michała. Mylę się, że jesteś modelem? Tak, i chyba nawet widziałem cię w kalendarzu. Powiedz mi w takim razie, kto jest, które zdjęcie jest twoim faworytem? Szczególnie jest to niebieskie tutaj. Dobra, chodźmy, zobaczmy. Ciężko będzie zobaczyć, bo mamy tutaj nas od filmu. Bardzo mi się tutaj nagłębia. To powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. Jak długo Michał cię namawiał na sesję zdjęciową? Nie namawiał, sam się zgłosiłem do niego. No i wszystko jasne. Dziękuję ci bardzo. Idę dalej, szukać ofiar. Macie przed sobą sprawcę tychże dzieł. Jest też jedno bardzo ciekawe zdjęcie, już wam pokazuję, może rozpoznajecie. Też zdarzyło mi się być modelem Michała. Zaraz próbujemy Michała złapać, zadać mu pytanie, skąd akurat pomysł na męskie akty. Skąd ty pobierasz tych modeli? No to troszkę wiesz, bo to jest tak, z jednej strony jest Max Models, który już nie działa tak jak kiedyś, natomiast mamy też Instagrama. To jest po pierwsze Instagram, a drugie to są kontakty z różnymi osobami, które polecają. I to co ważne i pytanie, no, ponieważ to są sceny rozbierane, no właśnie, czy tak bardzo łatwo modelowie się rozbierają ciebie? Wiesz co, jeżeli już jesteśmy umówieni na taką sesję, to nie ma żadnego problemu. Natomiast no, po prostu musi być osoba, która już wie, że to będzie tego typu sesja. Nigdy nie ma tak, że ktoś przygotował na konkretne bądź się aktami. Bo od razu wcześniej już ta osoba musi być, czyli model czy modelka poinformowana, że to będzie tego typu sesja. No właśnie, więc problemu. Jeżeli się zastanawiacie nad wzięciem udziału w takiej sesji modelowo rozbieranej, aktowej, to zapraszam. Wszystko będziecie wiedzieli wcześniej, jak się przygotować. Oczywiście, na luzie i wszystko sprężeń jest bardzo dobrych nastrojów. Nie mówimy tutaj w ogóle, że są jakieś masaże na sesji. To jest profesjonalna sesja zdjęciowa. Się nie dotyka w trakcie sesji tego typu. Zobaczcie, ja chciałem się rozebrać, ale powiedział, że mi tego nie robi. Ale robiliśmy bardzo dobre portrety. Ale robiliśmy świetne portrety, zaraz wam też pokażę. Michał, to jeszcze do ciebie jedno takie pytanie. Które zdjęcie jest twoim faworytem? Powiem tak, no to trochę tak jak z dziećmi. Jakby zapytał, które dziecko jest dla ciebie najbardziej ukochane. Dlatego, że każda z tych sesji, no to każda z tych sesji to jest długa sesja. To 2 godziny, 3 godziny rozmowa z drugim człowiekiem. No i powstaje z tego zdjęcie, które wyglądało trochę bardziej, niektóre trochę mniej. Te, które wybrałem, to zostało cieszę do wyboru. Także to jest pytanie, które niestety nie mogę odpowiedzieć. Ale chyba było to trudne, żeby go na taką wystawę trudne, bo ileś razy przeglądałem, przebierałem. Jeszcze do ostatniego momentu przed powieszeniem jeszcze było parę zdjęć, które się tutaj nie załapały. Nie dlatego, że są gorsze, no tak nie pasowało do tej strony. To jest tak, człowiek bardzo skromny, artysta. Zgłaszajcie się koniecznie, bo czasem wstyd się was zapytać, czy byście chcieli. Czasem się odważę, ale nie zawsze. Witam serdecznie w galerii 81 stopni na warszawskiej Pradze. W galerii, którą współprowadzę w ramach stowarzyszenia Hokus Pokus. Ja się nazywam Liliana Fistek i prowadzę ją razem z Karoliną Jarosławską. Dzisiaj jest finisaż wystawy prac Michała Ignara. Bardzo się cieszę, że ponownie tak dużo gości odwiedziło nas wystawę. Michał, bardzo ci dziękuję. Oznaczę, gdzie można się znaleźć na Instagramie, na innych mediach. Tam, gdzie są rozbierane, to na Instagramie nie zobaczycie. Bo tych zdjęć mają nieliczni. Artyści, gwiazdy. Podajcie do Michała. Pozdrawiamy gorąco z wystawy Michała Ignara. Do zobaczenia. Cześć.